Orędzie czterysta sześćdziesiąte piąte San Salvador, 2 lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku Święto ofiarowania pańskiego Na spotkanie przychodzącego Pana Najmilsi synowie, chodźcie ze mną, waszą mamą niebieską, Na spotkanie przychodzącego Pana Pozwólcie się nieść w moich matczynych ramionach które z miłością i w ogromnym szczęściu niosły dziecię Jezus do jerozolimskiej świątyni. Przeżywacie dziś ponownie tę tajemnicę w czasie celebrowania Eucharystii. Mój mały Synu, organizujesz dziś wieczerniki w tym kraju od wielu lat podzielonym, zranionym, dotkniętym krwawą i okrutną wojną domową. Właśnie dziś dałam mu drogocenne dobro pokoju chodźcie ze mną na spotkanie Pana, który przychodzi w pokoju. Jezus jest waszym pokojem, On was prowadzi do jedności z Ojcem Niebieskim, w duchu miłości i daje wam to samo życie Boże, które wysłużył wam na kalwarii przez ofiarę odkupienia. Ten świat nie zna pokoju, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Dlatego moja matczyna rola polega na otwieraniu serc wszystkich moich dzieci, aby przyjęły przychodzącego pana. Dopiero wtedy pokój tak wzywany i oczekiwany będzie mógł przyjść na świat. Chodźcie ze mną na spotkanie pana, który przychodzi w miłości. Ludzkość jest przytłoczona ciężkim jarzmem przemocy, nienawiści, niepohamowanego egoizmu, podziału i wojny jakże cierpi, jak jest deptana, uciskana, ileż zabójstw każdego dnia z powodu wielkiego braku miłości. Świat stał się wielką pustynią, serca ludzkie stały się zimne, twarde, nieczułe i zamknięte na troski małych, biednych i potrzebujących. Ten świat nie potrafi kochać, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Jezus jest miłością. Jezus, który przychodzi, doprowadzi Was wszystkich do doskonałej miłości. Wtedy świat stanie się nowym ogrodem życia i piękna. Będzie jedną rodziną zjednoczoną słodką więzią Bożej Miłości. Chodźcie ze mną na spotkanie Pana, który przychodzi w radości. Tylko Jezus może otworzyć Wasze serca. Na wspaniałe przeżycie szczęścia i radości. Zapomnijcie o krwawej przeszłości. Niech zamkną się głębokie rany tych bolesnych czasów oczyszczenia i wielkiego ucisku, ponieważ wasze wybawienie jest bliskie. Oto dlaczego dzisiaj, gdy kontemplujecie mnie w tajemnicy ofiarowania dzieciątka Jezus w świątyni, zapraszam Was, byście pozwolili się nieść w moich ramionach, do duchowej świątyni mojego niepokalanego serca. Tam chcę was ofiarować na chwałę najświętszej Trójcy i wprowadzić w nowe, czekające was czasy.